Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi... Turek aranżował fikcyjne małżeństwa. Karty pobytu, te decyzje pozytywne służyły im do tego, miały służyć do tego, aby swobodnie po ich uzyskaniu podróżowali po terenie Unii Europejskiej. Tragiczny wypadek na budowie. Obywatel Ukrainy znalazł się bezpośrednio przed pojazdem ciężarowym. Ahmet C., 53-letni obywatel Turcji, w lipcu zatrzymany na terenie Węgier, we wtorek został przesłuchany przez śledczych z prokuratury rejonowej w Legnicy. Mężczyzna podejrzany jest o działalność w gangu organizującym fikcyjne śluby dla imigrantów spoza Unii Europejskiej celem legalizacji ich pobytu. Grupa działała na terenie całego Dolnego Śląska. Szczegóły w relacji. We wtorek w siedzibie Legnickiej Prokuratury Rejonowej przesłuchano obywatela Turcji Ahmeda C. Mężczyzna ścigany był europejskim nakazem aresztowania za działalność w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się aranżowaniem fikcyjnych małżeństw na terenie Polski. Jest to sprawca, który współtworzył grupę osób legalizujących pobyt cudzoziemców wbrew przepisom polskim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Legalizowanie polegało m.in. na tym, że fikcyjne małżeństwa organizowała grupa tych osób celem umożliwienia pobytu obcokrajowcom na terenie Polski. Proceder kwitł w najlepsze na Dolnym Śląsku. Za jedno małżeństwo grupa pobierała od kilku do nawet kilkunastu tysięcy euro. Z jej usług korzystali głównie obywatele krajów arabskich. Karty pobytu, te decyzje pozytywne służyły im do tego, miały służyć do tego, aby swobodnie po ich uzyskaniu podróżowali po terenie Unii Europejskiej. Wobec działań Straży Granicznej i prokuratury uniemożliwiono im skutecznie realizowanie tego procederu. Prokuratura podkreśla, że w świetle polskiego prawa w takiej sytuacji przestępstwo popełniają zarówno aranżujący małżeństwo, jak i osoby wstępujące w taki związek. Górna granica kary przewidywana przez polski kodeks karny za tego typu przewinienia to 8 lat więzienia. W tym przypadku jednak wyroki będą mniejsze. Wobec aktualnych okoliczności śledztwa i tego, że wszyscy właściwie podejrzani przy skonfrontowaniu ich z materiałem dowodowym przyznali się do zarzucanych im czynów, wyjaśnili zgodnie z tym, co prokurator zgromadził w aktach, to też w związku z tym ta górna granica zagrożenia ustawowego wobec tych osób nie będzie miała zastosowania. Zarówno Ahmed C., jak i pozostali zatrzymani w sprawie w świetle przedstawionych im dowodów przyznali się do winy i poddali dobrowolnie karze. Śledczy tłumaczą jednak, że sprawa jest rozwojowa. Śledztwo w związku z działalnością grupy prowadzone jest pod nadzorem prokuratury przez Legnicką Straż Graniczną. 25-letni obywatel Ukrainy zginął podczas wypadku, do jakiego doszło na terenie rozbudowy zbiornika Żelazny Most w okolicach Tarnówka. Z niewyjaśnionych przyczyn na mężczyznę najechał samochód ciężarowy. Przyczyny wypadku wyjaśnia polkowicka policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Lubinie. Do tragedii doszło w poniedziałek na terenie rozbudowy zbiornika Żelazny Most. Policjanci wstępnie ustalili, że 25-letni pracownik, obywatel Ukrainy, znalazł się bezpośrednio przed pojazdem ciężarowym i został najechany przez inną ciężarówkę. Mimo szybkiej pomocy przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 25-latka. W czasie, gdy doszło do wypadku, był tam również 38-letni obywatel Ukrainy. Został przebadany na stan trzeźwości w wydychanym powietrzu. Mężczyzna ten był trzeźwy. Policjanci po wykonaniu tych czynności zabezpieczyli niezbędny materiał dowodowy, który jest w chwili obecnej analizowany. Czynności na miejscu wypadku policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Lubinie. Funkcjonariusze policji zatrzymali 15- i 16-latka podejrzanych o liczne malunki na kilkudziesięciu budynkach i budowlach we Wrocławiu.
Za swoje dzieła teraz odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Funkcjonariusze wrocławskiej policji zatrzymali 15 i 16-latka podejrzanych o dokonanie licznych malunków na budynkach w dzielnicy Fabrycznej. Malunki były nanoszone na elementach placów zabaw, na klatkach schodowych, w piwnicach, na przęsłach wiaduktów. To, że zostały naniesione również na drzwi szkoły podstawowej i na place zabaw, sugerowało, że sprawcami mogą być osoby młode. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Nieletnich Patologii Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna. Stwierdzili oni pewne prawidłowości w tych obrazach, w tym graffiti. Sprawcami mogły być dwie te same osoby. Spraw było dużo, ponieważ graffiti było stwierdzonych około 50 w różnych lokalizacjach. Dwie osoby zostały zatrzymane, dwie osoby typowane tutaj do sprawstwa. Jest to 15 i 16-latek. Przyznali się oni już do naniesienia tych malunków. Podliczyliśmy także straty. Straty wyniosły ponad 24 tysiące, a więc niemało. Sprawa skierowana została do sądu rodzinnego. Wobec zatrzymanych zastosowane mogą być środki poprawcze i wychowawcze. Ponadto rodzice sprawców mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów zniszczeń. Oglądają Państwo wydarzenia telewizji regionalnej, a oto co w programie przed nami. Maszynista z promilami. Miał ponad pół promila alkoholu we krwi. Oszust, tym razem pracownikiem CBŚ. Mężczyzna wymusił na jednej z pokrzywdzonych wybranie pieniędzy. Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 54-letni maszynista, który kierował lokomotywą. Nieodpowiedzialnego mężczyznę zatrzymała policja. O dziwnie zachowującym się maszyniście policjantów powiadomiła zaniepokojona obsługa kolei. Pracownicy podejrzewali, że mężczyzna może być nietrzeźwy. On chciał rozpocząć pracę, jednak zanim został wpuszczony na teren zakładu, pracownicy ochrony wyczuli od niego alkohol, dlatego tutaj poprosili o pomoc policję. Funkcjonariusze udali się na miejsce zakładu, gdzie zastali 54-latka. Mężczyzna został poddany badaniu. Okazało się, że rzeczywiście jest pijany. Mężczyzna po przebadaniu miał ponad pół promila alkoholu we krwi. Lokomotywę odstawiono na tor boczny, z mężczyzną wykonano czynności. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Maszynista najprawdopodobniej straci także uprawnienia do kierowania. Kolejne starsze osoby mogły stracić oszczędności życia. Tym razem oszuści, chcąc wyłudzić pieniądze, podali się za pracowników Krajowej Izby Rozliczeniowej i funkcjonariusza CBŚ. Na szczęście z pomocą przyszedł sąsiad. Oszuści znów atakują, a ich kreatywność zdaje się nie mieć końca. Lubińska policja w ostatnim czasie otrzymała 2 takie zgłoszenia. Do starszej mieszkanki Lubina zadzwonił telefon. Podawał się za pracownika Krajowej Izby Rozliczeniowej i oferował pomoc w związku z rzekomym włamaniem się przez hakera na konto bankowe pokrzywdzonych, twierdząc, że jest ono zagrożone i mogą stracić wszystkie oszczędności. Rozmówca wymuszał podanie numeru konta. Pokrzywdzeni jednak nie chcieli z tego zrobić. Kolejnym krokiem sprawcy był kontakt telefoniczny z pokrzywdzonymi i podanie się za funkcjonariusza CBŚ. Mężczyzna wymusił na jednej z pokrzywdzonych wybranie pieniędzy z konta bankowego w kwocie 31 tysięcy złotych w celu zabezpieczenia ich przed działaniem mafii finansowej. Lubinianka zgodziła się i chciała przekazać pieniądze. Na szczęście po drodze spotkała swojego sąsiada, któremu opowiedziała o telefonie, jaki otrzymała. Kobieta zamiast pieniędzy przekazała informację o zdarzeniu policji. Mundurowi po raz kolejny apelują o rozwagę przy podejmowaniu pochopnych decyzji. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń warto powiadomić policję. Inaczej możemy stracić oszczędności życia, których niestety często nie udaje się odzyskać. Bezpartyjni samorządowcy chcą mieć wpływ na politykę rządu, dlatego też będą walczyć o miejsce w Sejmie. Podczas dzisiejszej konferencji zaprezentowali komitet wyborczy zarejestrowany pod nazwą KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy. Przedstawiciele ugrupowania zaprezentowali także najważniejsze założenia swojego programu 5x5, którym, jak mówią, chcą naprawić Polskę. Bezpieczeństwo, ekologia, przedsiębiorczość, zdrowa Polska, sprawne państwo to główne obszary działania programu wyborczego 5x5 przedstawionego dziś podczas konferencji prasowej w Warszawie. Bezpartyjni samorządowcy problemy, które rozwiązywali na szczeblu samorządowym dzięki swojemu doświadczeniu, chcą rozwiązywać teraz na poziomie krajowym. Przez najbliższych 5 tygodni przedstawiciele komitetu KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy szczegóły swojego programu wyborczego będą prezentować na kolejnych konferencjach i spotkaniach z przyszłymi wyborcami. Pomimo braku uprawnień wsiadł za kierownicę. Jakby tego było mało, mężczyzna miał we krwi prawie 3,5 promila alkoholu.
45-letni mieszkaniec Lubina został zatrzymany przez lubińskich policjantów. Teraz odpowie przed sądem. Nietrzeźwy mężczyzna próbował wsiąść do samochodu i odjechać. Kiedy tylko policjanci otworzyli drzwi, od razu wyczuli silny zapach alkoholu. Badanie na jego zawartość wykazało, że mężczyzna ma w swoim organizmie blisko 3,5 promila. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że lubinianin ma wiele na sumieniu. Kierujący nie miał uprawnień do kierowania pojazdem z uwagi na to, że stracił je właśnie za kierowanie pod wpływem alkoholu w latach poprzednich. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia, wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdu. Przez kilka najbliższych dni miłośnicy kąpieli będą mogli korzystać z wodnych uciech jedynie na basenie otwartym. Pływalnia Kryta została zamknięta w związku z coroczną przerwą techniczną. Na czas postoju zaplanowano m.in. dokładne czyszczenie i ponowne napełnianie wodą wszystkich niecek. Przeprowadzone zostaną także niezbędne prace konserwacyjne urządzeń mających wpływ na komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni. Prace takie jak chociażby czyszczenie, wymiana zużytych elementów, odrdzewianie, odkamienianie, różnorakie prace czyszczące, pielęgnacyjne, modernizacyjne. Do tego w tym roku zostaną uszczelnione odpływy, wyczyszczone zbiorniki wyrównawcze, wyczyszczone i odkażone niecki. Cała przerwa trwa 10 dni, głównie dlatego, że spust wody z basenu trwa około 2-2,5 dnia. Do tego czyszczenie niecek, kolejne tyle, później napełnianie około 3 dni, doprowadzanie do użyteczności poprzez chemię basenową 2 dni. Przerwa ma pozwolić przygotować obiekt na kolejne miesiące użytkowania. Jej termin nie jest przypadkowy, bo wykonanie wszystkich prac w ciągu roku, kiedy klientów jest dużo więcej, nie byłoby możliwe. Co roku przeprowadzamy w czasie wakacji przerwę techniczną. Termin wakacji został wybrany dlatego, że mamy baseny odkryte, które są dalej dostępne dla klientów. Przerwa technologiczna wymagana jest przepisami, które nakładają na nas obowiązek wymiany wody przynajmniej raz w roku. Pływalnia Kryta będzie zamknięta do 22 sierpnia. W tym czasie niedostępny będzie także kompleks saun. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wydarzeń. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.